nie tak ten mecz miał wyglądać z naszej strony. Inaczej sobie zakładaliśmy, wyszło inaczej. Dwa poprzednie mecze graliśmy z większym zaangażowaniem. Tutaj myślę, że troszeczkę zabrakło tego. I na takim tle, jak jest zespół Legii, no, jeżeli popełnisz jakiś tam błąd, to nie ma szans. Legia to wykorzysta i no, jest kasową drużyną. Na dzisiaj wygrała, no. Zostały dwie kolejki, jeszcze my walczymy do końca. W początku wierzyliśmy, głośno to nie mówiliśmy, robiliśmy swoją pracę. No, dwa mecze jeszcze zostały i myślę, że trzeba je zagrać do końca na maksa. I ja zobaczymy, co przyniesie piłka. A tak wysoka porażka nie podetnie wam trochę skrzydeł przed tymi dwoma ostatnimi kolejkami? Myślę, że nie, że sztab szkoleniowy nas poskłada szybko i idziemy dalej, bo cały czas jesteśmy na drugim miejscu, gramy o jak najwyższe cele, więc myślę, że nie będzie to miało wpływu. Ale tak czy inaczej, nawet jeśli skończycie na drugim miejscu, to będziecie i tak szczęśliwi, że zdobyliście to wicemistrzostwo, czy jednak będziecie czuć niedosyt, że jednak nie udało się wywalczyć mistrzowskiego tytułu? Będziemy myśleć, jak to się wszystko skończy. Na razie chcemy dograć te dwa mecze, jak zagrażony się zaprezentować, wygrać te dwa mecze, a później będziemy myśleć i będziemy świętować. No na pewno wychodząc na rozgrzewkę, już kibice dodali nam otuchy, było to widać. I no za to im dziękujemy. No, nam dzisiaj mecz nie wyszedł. Dwa poprzednie mecze zagraliśmy całkiem dobrze. Wygraliśmy dzisiaj na Legii, niestety nie wygraliśmy. I takie błędy, jakie się zrobiliśmy, Legia wykorzystała i no, przegraliśmy 4-0. Rok temu tej porze nie marzyło wam się, że będziecie w takiej atmosferze bić się z Legią Mistrzostwo Polski prawie do ostatniej kolejki? No na pewno, przejeżdżamy, jest 30 tysięcy na trybunach. Fajny mecz, no szkoda, że jednostronnie.